wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. Handball.pl. Z nami pan trener Zygfryd Kuchta. 2009 rok, Mistrzostwa Świata w Chinach. Konferencja prasowa przed tym finałem, Francja-Rosja. Trener Francuzek Olivier Krumholz mówi: dziewczyny nie mają doświadczenia grania w finale, ale ja mam i nasz sztab szkoleniowy mam. Spróbujemy pomóc zawodniczkom. Nasze dziewczyny mają doświadczenie gry o brązowy medal, ale nie ze zwycięskiego meczu. Pan w swojej karierze taki zwycięski mecz o brązowy medal ma gdzieś w głowie. Co powiedzieć dziewczynom, żeby jutro podeszły do tego meczu z uśmiechem na twarzy i dużo spokojniej niż wczoraj z Holenderkami? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, iż każdy mecz ma swoją historię i do tego, żeby wyjść do meczu z dużymi szansami, to trzeba mieć wiarę w to, że mimo takich atutów, które pokazały Rumunki w meczu półfinałowym z Holenderkami, że to też są zawodniczki takie, które mają słabsze i lepsze dni, i jeżeli takie słabsze przed nim się trafią, to ten element trzeba wykorzystać. Zdaję sobie sprawę z tego, że byłoby to ogromnym osiągnięciem, jak i już samo dostanie się do czwórki jest takim osiągnięciem, ale byłby to pierwszy medal w dorosłej, czyli seniorskiej piłce ręcznej zdobyty przez nasze dziewczyny. Poza tym one same wiedzą, same się motywują, niewiele już im trzeba podpowiadać. Najważniejszym jest to, żeby potrafiły się zregenerować i przygotować z punktu widzenia właściwie fizycznego, to już może mniej, bo to się już są tak obciążone przez ten turniej. Jest to miesiąc czasu dobiega wspólnego przebywania, rozgrywania meczów towarzyskich i tych mistrzowskich. Byliśmy tutaj przed meczem z Holenderkami z dwa ciężkie mecze mieliśmy, zarówno z Węgierkami, jak i Rosjankami. Nasze podstawowe zawodniczki zdecydowanie więcej czasu spędzają na boisku niż przeciwniczki, które, trzeba powiedzieć otwarcie, dysponują bardziej wyrównanym składem. I właściwie niewiele trzeba im powiedzieć, że one same wiedzą, o co grają. Data z piątką na końcu to coś dobrego, jeśli chodzi o historię polskiego szczypiorniaka kobiet. 85 rok, brązowy medal w Korei, młodzieżowy. 2005 rok, pana drużyna sensacyjnie wygrywa w Kielcach z Niemkami 40-30. W rewanżu przegrywamy 7 bramkami, ale awansujemy po 6 latach przerwy do mundialu. Mamy rok 2015. Trzeba było Pyti spytać, niech ona by zajrzała tam w te swoje kule magiczne czy karty i niech to zachowa dla siebie. My wierzymy, że gwiazda będzie nad naszym zespołem. I tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję.